Halo? Halo, dzień dobry, ja z Roxy dzwonię, tutaj Słodka Paula, tak? Tak? I pan jest z Bytomia, tak? Tak. Okej, no perfekcyjnie, że tak powiem. Ja bym chciał zamówić pani usługi, ale to wie pani, to jest prezent na osiemnastkę dla mojego kolegi, który jest z Bytomia. Tylko są, no trzy sprawy są tak naprawdę. Mój kolega, tak, Kiecolek. Mateusz, jest sprawa taka, że po pierwsze on jest prawiczkiem, nie wiem czy to by był jakiś problem czy coś. Problem. Bo jest mało beznany, że tak powiem, on mało z domu wychodzi, siedzi cały dzień i gra w gry komputerowe, więc wie pani, chciałbym go po prostu odciągnąć i na 18 właśnie chciałbym zamówić. Tylko też nie wiem jakby to wyglądało, bo jako że z prawiczkiem, to nie wiem, czy 15 minut, czy pół godziny, ja naprawdę nie mam pojęcia, ile on by dał radę, że tak powiem. Znaczy, z tego co wiem, nie wiem, to wydaje takie... mi się 15 minut to trochę za mało, pół godzinki lepiej, bo no wiadomo, trzeba było go rozkręcić, tym bardziej jak mówisz, że on jeszcze nigdy ten, no to trzeba chłopaczka rozkręcić trochę, nie? Albo wie pani, to ja bym, bo to pieniądze to jest mój bardzo, bardzo dobry kolega, więc pieniądze tu nie grają roli, więc nawet to może być kilka... Powiedz mi jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, bo ja nie robię wyjazdów, jeśli o to chodzi, że miałby to być gdzieś u was, jedynie musiałby tutaj przyjechać do mnie. No, on z Bytomia jest, tak, to ja go zapakuję w samochód i ja go do pani przywiozę, to nawet może być parę godzin, bo wie pani, pieniądze tu nie grają roli. Ja tu powiem tak między nami, że my mamy dużo pieniędzy, bo jesteśmy youtuberami, ale to już jest inna sprawa. I tak, następna sprawa, że on, no nie wiem czy to był problem, ale on taki no trochę, no gruby jest i nie wiem czy też nie mógł być jakiś problem. Damy radę. Bo wie pani, trochę taki nieestetyczny jest, ale to ja go tam ogarnę, tam nie wiem, wezmę go, nie wiem, żeby się ogarnął, bo w sumie osiemnastka to, wie pani, to by było za dwa dni, 11 maja i nie wiem, czy akurat pani ma wolne w ten dzień i czy byłaby szansa podjechać. Jeszcze powiedz mi, jaki to jest niedziela chyba, tak? No dzisiaj jest czwartek i za dwa dni to by była sobota, jeśli jestem dobry z kalendarza. Więc w sobotę to by było, nie wiem, w godzinach on momencik, ja tu szybko sobie przypomnę, on na dziewiątą idzie do kościoła, bo on jest ministrantem, on tam ma takie jakieś zebranie z księdzem, nie wiem, myślę, że tak koło 15, 16 to by był właśnie idealna pora. No dobra, może być. Okej, i jeszcze tutaj... Jeszcze w sobotę bym prosiła o telefon tak koło 14, dobrze? Żeby potwierdzić. No jeszcze mam tutaj dwa pytania do pani. Bo tak, tak jak mówiłem, kolega jest prawiczkiem, ale ja wiem, że on właśnie się stymuluje ręką, więc nie wiem, to chyba tak najgorzej też by nie wyszło, nie to, że tam chyba w 10 sekund nie skończy, to oby tak nie było. Jak nie, no to najwyżej się parę godzin weźmie i jak już dojdzie do siebie, to jeszcze raz. I miałem jeszcze tutaj mianowicie takie pytanie. Bo właśnie mój kolega no jest trochę niepełnosprawny, znaczy ma teraz nogę w gipsie. I czy to też nie było żadnym problemem? No jakoś tak przed osiemnastką mu wypadło. Nie, mam nadzieję tylko, że mnie nie kopnie tym gipsem. No, raczej nie kopnie. Aha, i jeszcze chciałam zapytać się, jakie, no co może mu pani zaoferować, jakie formy seksu, że tak powiem? Wszystko oprócz miłości analnej, czyli pieszczoty, masaż, pocałunki, seks klasyczny, francuski. Aha, czyli może liczyć, że tak powiem, na lodzika, jak to się mówi. Tak, oczywiście. Okej, okay, a z gumką czy bez gumki? No, może być bez gumki, ale musi się umyć wtedy dobrze. No dobrze, to on się umyje. Znaczy nie robi tego, bo wie pan, siedzi przy komputerze cały dzień, jest przyssany do monitora. Mówisz, że siedzi właśnie przy tym komputerze cały dzień, no to się zakisi na pewno, nie? No on jest nieźle zakiszony, że tak powiem. No Kiesel to o taki wariat mały, no. No to zadzwoń się jeszcze w tą sobotę, żeby potwierdzić. Okej, no to potwierdzimy no i no to ja ci dziękuję serdecznie i do soboty, że tak powiem, no. No, pa, czekamy, ale się kolega ucieszy, skubany. No, do widzenia, cześć. No, pa.